Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie w telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Witam również dzisiaj mojego gościa, czcigodnego księdza Piotra Glasa. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Myślę, że księdza Piotra Glasa nie muszę Państwu przedstawiać. Wszyscy bardzo lubimy słuchać nauk księdza. Ale dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli naszego gościa, chciałabym powiedzieć, że jest polskim księdzem, który już od 20 ponad lat pracuje w Anglii, byłym egzorcystą, a także znanym rekolekcjonistą. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. No jest 29 lat już w tym kraju, na obczyźnie. Wow, to bardzo długi okres. No już prawie całe moje kapłaństwo i dużo życia dorosłego, także właściwie nie wiem, gdzie jest moja ojczyzna w tej chwili, ale serce jest zawsze w Polsce. To tak jak większość z nas, którzy mieszkamy tutaj za granicą, też tak jesteśmy rozerwani pomiędzy Polską i krajem, w którym mieszkamy, ale właśnie tak jak ksiądz mówi, że nasze serca są zawsze z Polską i przy Polsce. No, dokładnie. Chyba czym bardziej człowiek starszy, tym bardziej człowiek tęskni, tym bardziej chce być tam. Tak, dokładnie. Ja też jestem już ponad 20 lat tutaj w Stanach Zjednoczonych i też im bardziej się starsza robię, tym bardziej myślę, że chyba jednak może powinniśmy wrócić na stare śmieci i swoje kości złożyć w Polsce. No w tej chwili Polaków bardzo dużo wyjeżdża do Polski, bardzo dużo. Część z powodów ekonomicznych, ale część z powodu, że przejęło się, że w Polsce lepiej, jeżeli się coś zacznie dziać, to lepiej być w Polsce, w kraju niż na obczyźnie. Tak, to prawda. Tutaj ze Stanów Zjednoczonych też właśnie dużo Polonii przenosi się do Polski. Ale chciałabym właśnie na ten temat tego wszystkiego, co dzieje się na świecie, porozmawiać właśnie dzisiaj z księdzem. O tym strachu, który króluje wszędzie, potęgowany jest przez ludzi, przez media, przez polityków. Wszyscy boją się właśnie wirusa, boją się o swoją przyszłość. Nie wiedzą, co zrobić, czy mieszkać za granicą, czy wracać do Polski, jak się przygotować do tych ostatecznych czasów. Boją się już nawet sami siebie. Strach wyzwala w ludziach bardzo negatywne emocje, choroby. Czy nie jest to takie typowe działanie szatana, który poprzez właśnie ten strach próbuje zniewolić duszę, przejąć te dusze ludzkie? No ja pamiętam w czasie mojej działalności, czy jak pani powiedziała, rekolekcyjnej, czy w pisaniu książek, no pisałem o różnych rzeczach i mówiłem o różnych rzeczach. Na początku też jeszcze, jak byłem egzorcystą czynnym przez tyle lat, to mówiłem o szatanie, więc byli ludzie, którzy wprost mi mówili, że dlaczego tylko szatanie. Byli to ludzie bardzo dla mnie przyjazni i wiadomo, no każdy człowiek ma swoich wrogów i jednym z zarzutów było to, że tylko szatan, tak, oczywiście rozeszło się to wśród wielu ludzi, tak by oficjalne źródła podawały w Polsce, ksiądz Glas to tylko o szatanie mówi i o niczym więcej. Więc ludzie takie rzeczy kupowali, to właściwie było zupełnie nieprawdą. Więc to, co pani w tej chwili mówi, no nie chciałbym powiedzieć jeszcze raz, ale no, przyglądając się już temu, co się dzieje, no to mogę powiedzieć wprost, na pewno nie są to tylko zbiegi przypadku. To, co się w tej chwili dzieje na świecie, to, co dzieje się w Kościele, to, co dzieje się w naszych domach, w naszych sercach, w naszych umysłach. Jest to chyba to coś, co myśmy przepowiadali już od dłuższego czasu, przewidywali, no bo trzeba być prorokiem, ale przewidywali już długo przed pandemią, że sytuacja robi się tak nieznośna, porównywaliśmy to często do burzy, która nadchodzi, czujemy, że jesteśmy podenerwowani, że trudno jest oddychać, że jest lekkie powietrze, że jest gęste. I wówczas wiemy, że burza nadchodzi. Po burzy staje się wszystko o wiele bardziej znośnie, przyjemne, jest łatwiej oddychać. I tak mówiliśmy, porównując to, że coś się zbliża do tego świata. Ojciec Peranowski wprost mi powiedział w wrześniu zeszłego roku, zobaczysz, zacznie się w marcu. Więc ja myślałem, zacznie się bardzo, no, asteroida spadnie, coś wybuchnie, wulkan, prawda, stanie jakieś kataklizmy, trzęsienia ziemi. No nigdy do głowy dla mnie przyszło, zaczęło się to w taki sposób i to w tak tragiczny sposób. I żeby w ciągu tygodnia zamknąć cały świat,
żeby zamknąć kościoły, zamknąć granice, zamknąć wszystko to, czym żyliśmy. No, nie były to siły czysto ludzkie. To było dla mnie bardzo podejrzane. Oczywiście, że już tu wielu mądrych ludzi, wiele teorii spiskowych i niespiskowych, wielu ludzi wypowiadało się na ten temat, więc trudno to wszystko powtarzać. Człowiek słucha z lewa i z prawa. Ale sam widzę, że sprawy idą w tym kierunku, że można szczerze powiedzieć, z mojego serca oczywiście, że jesteśmy świadkami wielkich wydarzeń i rzeczywiście jest to działanie również i na pewno szatańskie. Oczywiście szatan nie ma takiej mocy, że może robić co chce. I tutaj trzeba popatrzeć się ze strony wiary, światłem wiary, że Bóg mu na to pozwolił. Coś się w świecie dzieje i dzieje się bardzo niedobrego, dzieje się na naszych oczach. I w tej chwili, kiedy jesteśmy już prawie w listopadzie, w tej chwili ogłaszają coraz to większe restrykcje, nawet w naszym kraju dzisiaj, kiedy świat staje się znowu obozem koncentracyjnym. Możemy powiedzieć, myślę, że powiem szczerze, naprawdę szatan zerwał się z łańcucha. Tak wielu ludzi też mówi. Nie? To nie znaczy, że szatan wygra i że będzie celebrował sukces swojego planu, ale na pewno Bóg, pozwalając mu na to, ma jakiś wielki plan wobec świata i wobec nas. Jesteśmy świadkami w tej chwili wielkiej próby dla Kościoła, no bo mówimy tutaj o Kościele. Dzisiaj jest ta Ewangelia, akurat dzisiaj była, kiedy Jezus mówił, że kiedy wieje wiatr, widzicie, że będzie słońce, że będzie, że deszcz idzie, że widzicie te wszystkie rzeczy, które dzieją się w przyrodzie, a z takim wyrzutem powiedział, nie widzicie obecny, nie rozpoznajecie znaków czasu, tego, co się dzieje. Obecnej chwili nie widzicie. Myślę, że dzisiaj Jezus to samo. Nie odczytujecie znaków czasu, nie widzicie, co się dzieje. Słuchacie dzisiaj mediów, mass mediów dookoła świata, prawda, które mówią tą samą narracją, to, co pani powiedziała, po prostu z potężnego strachu. I ten strach, który w tej chwili wchodzi do wszystkich, nawet do mnie, bo żyjemy w tym świecie, poruszamy się bez przerwy, na to są dyskusje, bez przerwy o tym mówią w radiu, w telewizji, mówi się na zebraniach, mówi się między ludźmi, mówi się w parafii, więc widzę, że po prostu dzieją się rzeczy bardzo złe i to wszystko idzie w bardzo złym kierunku, więc strach zabija wiarę, prawda? Zabija ufność Pana Boga. Zaczynamy, szatan myślę, że poprzez kreowanie tego strachu, poprzez podawanie nam tych wiadomości, bombardowanie nas, czy chcemy, czy nie chcemy, słuchamy je, prawda, do nas dochodzą, powoduje to, że zaczynamy na własną siłę się bronić, zaczynamy na własną rękę za wszelką cenę zachować nasze życie, bo strach jest, prawda, o życie, strach jest o moją przyszłość, strach o moją rodzinę, moje dzieci, moją żonę, moją pracę, strach o parafię, więc strach o najbliższych. I dlatego szatan wie, co dzisiaj najbardziej będzie nas zabijać, będzie nas dobijać. No, ktoś powiedział ostatnio, co mi się podoba, to nie jest pandemia COVID-u. Wiadomo, że COVID-19 istnieje, jutro będzie COVID-20, a pojutrze 21. I tego nie przepuszczą, ale jest to pandemia zmęczenia. Zmęczenia tym strachem. Ile ludzie mogą żyć w strachu? Ludzie zaczynają zachowywać się irracjonalnie, zaczynają panikować. Widać to, prawda, w domach, widać w stosunkach międzyludzkich, w rodzinach, widać, co się dzieje nawet na parafiach. Kiedy już ludzie są takiego kresu nerwowego wykończenia, że po prostu odbija się to na ich zachowaniu, na tym, jak traktują innych ludzi, jak podchodzą do zagadnień. I ja to widzę bardzo, bardzo wyraźnie, również moi koledzy księża. I ludzie są tak zmęczeni tym strachem, ludzie są tak zmęczeni tak zwaną pandemią, że dzisiaj świat staje się obozem koncentracyjnym. I pytanie, jak
jak długo będzie to jeszcze to wszystko trwało, aż do momentu, kiedy się zupełnie poddamy, do momentu, kiedy już będzie nam wszystko jedno, gdy pozamykają nam już kompletnie kościoły, zabronią i będzie można się spotykać, widzieć i nie wiem, no po prostu jest to bardzo smutne, jest to bardzo, bardzo no, zabijające nas, zabijające naszą psychikę, naszą nadzieję, naszą wiarę. Jest, dlatego myślę, że dzisiaj to, co Jezus powiedział dzisiaj nawet rano, kiedy odprawiałem mszę, że no masz rację. Możemy oczywiście wpadać, że to już jest od razu koniec świata i wiadomo, teorie z od lewej do prawej strony o końcu świata, albo nie przejmować się niczym, albo oczywiście są takie teorie, że to zupełnie nic nie ma, że to jest wszystko wymyślone. Nie zajmuję zdania na ten temat, ale widzę skutki tego, co się dzieje i myślę, że ci, na którym to zależy, tym, którym to zależy, osiągają swój cel w tej chwili. Zabijają nas życie, zabijają w nas wiarę, zabijają w nas nadzieję. I to jest najgorsze. To jest najgorsze. Chciałbym przy tej okazji, ponieważ Pani poruszyła ten temat, jeżeli można, przeczytać malusieńki fragment. Można? Oczywiście, jak najbardziej. Przeczytać malusieńki fragment, ponieważ parę dni temu ten fragment ktoś mi przysłał z książki, która jest nazwana Listy Starego Diabła do Młodego, Luisa. Książka napisana jest w 1941 roku. Jest to po prostu genialny tekst, który jakby jest proroctwem, jakby do dzisiejszych czasów aktualny. I to, co pani powiedziała, czy to chodzi o diabła. Niech pani posłucha i wszyscy, którzy będą słuchali tej audycji, bo to jest naprawdę, wydaje się, że to jest na dziś. I zamiast mnie tutaj wymyślać, ja myślę, że ten tekst bardzo dużo dzisiaj wyjaśni nam wszystkim. Jeden młody diabeł zapytał starego, jak ci się udało zaprowadzić do piekła aż tyle dusz? Stary diabeł odpowiedział, wzbudziłem w nich strach. Odpowiedział młody, super robota. A czego się bali? Wojen? Głodu? Odpowiedział stary, nie, bali się choroby. Na to młody, czy to znaczy, że nie zachorowali, nie umarli, nie było dla nich ratunku? Stary diabeł odpowiedział, ależ nie, zachorowali, umarli, a ratunek był. Młody diabeł zdziwiony odpowiedział, to w jakim razie, w takim razie nie rozumiem. Stary odpowiedział, wiesz, oni wierzyli, że jedyną rzeczą, którą muszą zatrzymać każdym kosztem przy sobie, jest ich życie. Przestali się przytulać, witać ze sobą, odwiedzać, oddalili się od siebie, zrezygnowali ze wszystkich kontaktów społecznych i z wszystkiego, co było ludzkie. Później skończyły się im pieniądze, stracili pracę, ale to był ich wybór, bo bali się o swoje życie. Dlatego zrezygnowali z pracy, nie mając nawet chleba. Wierzyli ślepo we wszystko, co słyszeli i czytali w gazetach. Zrezygnowali z wolności. Nie wychodzili z własnych domów dosłownie nigdzie. Przestali odwiedzać rodzinę i przyjaciół. Świat zamienił się w wielki, koncentracyjny obóz bez przymuszenia ich do niewoli. Zaakceptowali wszystko. Tylko dlatego, by przeżyć chociaż jeszcze jeden mizerny dzień. I tak żyjąc, umierali każdego dnia. I właśnie w taki oto sposób było im bardzo łatwo zabrać ich mizerne dusze do piekła. No, bardzo aktualne. No co tu, to jest 41 rok. Dzisiaj mamy 2020 rok. Czy to nie jest to, co dzisiaj się dokładnie dzieje? Strach o swoje życie. Wie pani, ja wiem, że każdy z nas się boi. Ja nie powiem, że ja się nie boję, bo każdy z nas się boi umierać. Każdy się boi zachorować. Ale przed tą całą pandemią, co było Bogiem u ludzi? To było nasze ciało, nasze zdrowie, nasza przyjemność, prawda? Ten hedonizm, za wszelką cenę mieć, być, pokazać się, mieć wszystko, co najlepsze, bywać. I nagle to całe bóstwo stało się
zagrożone, prawda? Dzisiaj, no przecież wyjdziesz, to się zarazisz, możesz umrzeć. Te dramatyczne opisy ludzi umierających na korytarzach, w karetkach, trumien, te wizje z całego świata, prawda? Ile jeszcze zakażeń dzisiaj? Tysięcy. I ten strach nagle zaczyna owocować w moim życiu. No przecież to może się nie stać. Ja mam 30 parę lat, ja mam 50, ja mam 20, obojętnie już dzisiaj atak na to wszystko jest. W każdej chwili może każdy umrzeć, nawet dzieci umierają już, prawda? Nawet umrzesz bezobjawowo, nie mam żadnych objawów, też możesz umrzeć. No i ludzie po prostu o te świątynie swojego ciała się zaczęli bać, przejęli się, ta tragedia. No bo dlaczego? Bo pani nie ma Boga, no nie ma Boga w naszych sercach. I dlatego to wszystko zaczęło upadać, dlatego ciebie zbiera takie żniwo. Ja nie wiem jak u was, ale patrząc się już tak od duchowej strony, no do kościoła przychodzi 50% ludzi. Przychodzą wielu ludzi, nie ma, pytam się kolegów, księży i tu u nas w Anglii i w Polsce i mówią, no wielu ludzi nie ma, młodych nie ma, starzy się boją, prawda? Gdzieś tam w średnim wieku zostają najwytrwalsi, ale gdzie jest reszta? Strach sparaliżował, co będzie dalej? Nie ma ich i teraz pytanie, jak to będzie dalej wszystko wyglądać? Bo nie ma wiary. Ci, co nie mieli tej wiary, pani, to odeszli i odchodzą. Ci, co mieli tę wiarę tylko powierzchowną, zwykłą, taką od niedzieli do niedzieli, ludzie, którzy nie mieli żadnej relacji z Panem Bogiem, to dzisiaj to wszystko dzisiaj wychodzi, prawda? I to jest to, co właśnie dzisiaj obserwujemy, to jak mówi Ewangelia, kto, pamięta Pani, jak mówił Jezus, kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, temu jeszcze zabiorą, co miałem. Ja nie rozumiałem tego. To jak? To niesprawiedliwie. A właśnie, jeżeli ktoś miał Boga, miał wiarę, dla niego cieszył się życiem, bo życie jest piękne i trzeba się z niego cieszyć, ale żył, nie żył tylko tą rzeczywistością, tego ubóstwienia swojego ciała i co do niego należy, to ten człowiek dzisiaj dostaje coraz więcej łask i wielu ludzi umacnia swoją wiarę, wielu ludzi wraca, wielu ludzi się modli, nawet sam po sobie. Gdy był taki okres też i buntu, i takiego jakiegoś duchowego osłabienia, nagle przychodzi okres, kiedy zaczyna się coraz więcej modlić, coraz bardziej i brewiarz, i przeżywam inaczej mszę świętą, z dnia na dzień. Ale z drugiej strony, jeżeli nic się nie ma duchowego, no to więc Pan Bóg nawet zabiera to, co się miało. I ci ludzie odpadają jak zgniłe jabłka z drzewa sobie padają. Ja to tak ostatnio na ten temat rozmawiałem i myślałem, i to się sprawdza. I tak na pewno jest na całym świecie dzisiaj. I dokonuje się ta polaryzacja, to oczyszczenie, ta próba w tej chwili. I może Bóg na to pozwala i trzeba powiedzieć, Panie Boże, no tak powiedziałem na samym początku, to było do przewidzenia. Wszystko wyglądało, że rzeczywiście wkrótce coś zacznie się na tym świecie dziać. Wszystko zaczęło się po prostu już być, do takich rozmiarów doszło, że już po prostu było trudno, ciężko. No i w momencie wszystko pękło, prawda? Nagle brak Eucharystii, brak Kościoła, brak tego. I panika, frustracja, strach, to Pani powiedziała. I to wszystko w tej chwili się na nowo w powrotem wraca do naszego życia. Więc w tym momencie myślę, że bardzo ważny jest powrót do relacji z Jezusem, do modlitwy. Tyle jest książek w modlitwie, tyle się mówi, tyle konferencji, tyle się powiedziało, prawda, i na naszych programach wielu wspaniałych księży, których uwielbiałem słuchać, i księdza Mązyńskiego i innych kapłanów, biskup Elęgę innych kapłanów, z którymi mieliście kontakt, księdza Guza, no wszyscy mówią, prawda, ale jak bardzo trudno jest osobiście klęknąć, znaleźć czas do modlitwy i klęknąć, zacząć się modlić. Nawet jak przesiedzieć przed tym Panem Jezusem, przesiedzieć z tą Biblią w ręku, prawda? Jest taki ksiądz, przyjaciel, który mówi, ja zawsze 3 godziny jestem przed Panem Jezusem. Pierwszą godzinę walczę ze sobą, żeby nie zasnąć. Drugą godzinę mówi, cały czas o coś proszę, a dopiero trzecią godzinę Pan Jezus zaczyna do mnie mówić.
No to mówię, 3 godziny, no nikt sobie 3 godziny nie może pozwolić, ale jak to dzisiaj wygląda, nie? To jest dla nas chyba bardzo ważne to dzisiaj znaleźć tą nową drogę w tej nowej rzeczywistości. I wie pani, ja myślę, że nie chcę być tu złym prorokiem, ale to jest dopiero początek. To jest dopiero początek, będziemy dopiero widzieć bardzo szybko naprawdę, co za tym stoi. I będziemy, to zawsze mówię, musieli dokonać wyboru w naszym życiu. Ja ostatnio miałem spotkanie z swoim biskupem, bardzo przyjemne i bardzo święty człowiek i wierzący biskup, i mądry biskup. I to jest chyba piękne, że i jest święty, no święty, ale jest pobożny, wierzący biskup i mądry, bo jak czegoś zabraknie, no to jest problem. I przyznał mi rację i powiedział, że rzeczywiście zamiast modlić się tylko o Panie Jezu, weź tą epidemię, weź tą zarazę, taka jest narracja przez familię, czy najróżniejszych. O Pan Jezus, ja mówię, czy to Pan Jezus tak siedzi i płacze bezradny? No to kim On jest? On jest tylko stworzeniem? Przecież to jest Bogiem, przecież może to wszystko wziąć w jednej sekundzie, ale czy On chce? Ale jak my jesteśmy głusi na to, co Jezus chce, może czy Bóg powiedzieć przez tą pandemię? Każda, myślę, pandemia, każda wojna, każde zło, które przecież było w historii świata, które działo się, było przyczyną spowodowane, bo Bóg chciał nas obudzić, chciał zbawić naszych dusz. Przecież Fatimie, prawda, Matka powiedziała, że się ludzie nie nawrócą, Pan Kruzyński bardzo ładnie mówi, jeżeli się ludzie nie nawrócą, to będzie jeszcze straszliwsza wojna. No i co, no gdzie ten wspaniały, miłosierny Bóg? Jeszcze straszliwsza wojna, no i ludzie się nawrócili. Miliony ludzi zeszło z tego świata, dzieci niewinnych, kobiet, starców. I zawsze to takie wydarzenia są tragedią na świat. Więc dlaczego ta pandemia nagle ma być, że Jezus siedzi właśnie na swoim tronie i tak bardzo płacze, i taką słyszałem kiedyś homilię biskupa jednego niepolskiego. Jak to Jezus płacze, musimy jeszcze też płakać z Nim. Jak będziemy razem płakać, to Pan Jezus nam tą epidemię weźmie. No co za bzdura. I taka jest naprawdę była narracja wielu kapłanów dookoła świata. A gdzieś Pan Jezus mówi, człowieku, natrudź, zobacz, co jest w życiu najważniejsze, prawda? Nie bądź obojętny. Pani, co powiedział Maksymilian Kolbe, takie ładne słowa. Obojętność jest największą zarazą naszych czasów. No nie jest to na dzisiaj. Obojętność na wołanie nieba, obojętność na to, co Bóg mówi, człowieku, obudź się. Człowieku, co się dzieje z tobą? Nie patrzmy się na naszego sąsiada, nie patrzmy się na księdza. Ja muszę sam, co się ze mną dzieje, moja obojętność na wiarę, na moje praktyki duchowe, obojętność na czas na modlitwę, moje życie, to jest prawdziwa zaraza. Może Jezus właśnie dzisiaj krzyczy i mówi po raz ostatni. Matka Boża mówiła do Ojca Kobiego, przyjdą straszne czasy, próby dla świata, dla Kościoła. Jeden czy drugi jakiś filozof, ksiądz był w Polsce, oglądałem na YouTubie, jak ruga Ojca Kobiego z wielkim autorytetem swojej mądrości, prawda, że to wszystko są bzdury, to mówi Ojcu Gowi, to się nic nie sprawdziło. Czasy, książka była nie napisana, te lokucje wewnętrzne na 70. lata, 80., 90. są na dzisiaj. To w tych czasach właśnie żyjemy i nie byłoby tyle strachu i paniki, gdybyśmy naprawdę otworzyli się, wie pani, na działanie nieba. A tak jak napisał w tym książce Lewis do rozmowy starszego diabła z młodym, no właśnie w ten sposób się zachowujemy. Poszliśmy jak jarmimy bydło na rzeź. I w tej chwili robią z nami, co chcą. I co będzie dalej? Jak to będzie wyglądać? Dokąd to wszystko zmierza? Jeżeli nie znajdziemy Boga w tym wszystkim, no to będziemy duchowo umierać. To tam napisał, no to nie miałem problemu brać tych dusz do piekła. No bo ludzie już nie będą mieli żadnej nadziei. Jeżeli straci się nadzieja, to w co człowiek wpada? W rozpacz. Rozpacz jest szatańską sprawą, więc wie pani, jeżeli wpadniemy w rozpacz, to jak jest, wyjdzie? Dzisiaj teraz
Ja wszystkim mówię, w jakim jesteśmy czasie. Jeszcze jak było marzec, jak ogłosili ten lockdown w marcu, no to był, nie wiem jak u was, ale u nas była piękna pogoda, po prostu dzień w dzień cudowny. Słońce świeci, ludzie mają nadzieję, że o, tam miesiąc, dwa, idą święta, po świętach będą wakacje, jakoś do tego przeżyjemy, a dzisiaj nawet tak po ludzku, jaka jest nadzieja? Dnia coraz to mniej, coraz to gorsza pogoda, coraz to gorsze wiadomości, żadne wakacje, nikt nigdzie nie jeździ, nie pamiętam, nawet po ludzku. To jest typowa czas na depresję, ludzie przecież dostają potężne depresje, psychicznie załamują się, to teraz zobaczmy jeszcze na to wszystko będzie pandemia i restrykcje. Ludzie tego nie wytrzymają. My tego nie wytrzymamy. No i co dalej, prawda? Jak z tego wyjść? Ja tego mówię osobiście bez relacji z Bogiem i to nawet nieraz tak przez łzy, przez klęczki, na klęczkach, przez taką modlitwę, nawet już nie jakąś skomponowaną przez kogoś, tylko taką modlitwę serca do serca. Ja miałem ostatnio taki dość ciężki też czas. Taką, podzielę się metodą swoją. Wziąłem samochód, pojechałem do pięknego lasu, wziąłem różaniec i zacząłem mówić ten różaniec. I w pewnym momencie stanąłem, przestałem mówić ten różaniec i po prostu zacząłem krzyczeć do Pana Boga. I mówię, wiem Pan szczerze, że się wykrzyczałem. Powiedziałem, co ja myślę na ten temat i mówię, Panie Jezu, zrób z tym, co chcesz. I zacząłem się znowu modlić i przyjechałem do domu i wie Pani co, po prostu siadłem i byłem innym człowiekiem. Może też i psychicznie, dlatego że człowiek mógł tą całą energię z siebie wyładować, ale podejrzewam, że to była też ta modlitwa. Właśnie może czasami jest ta modlitwa bezradności, którą po prostu już człowiek zaczyna krzyczeć. Już mówi, Panie Jezu, no nie mam żadnego innego wyjścia. No albo mi pokaż w lewo, albo w prawo. Ja już nie mogę żyć gdzieś po środku, prawda, miotać się, bo statek zatonie. I powiem, przyjdzie taki. Nie było oczywiście jakiś tam koordynatny krzyk, tylko po prostu taki krzyk serca, takiego syna do ojca. I naprawdę, no, powiem szczerze, Pan Bóg wysłuchał. Pan Bóg wysłuchał i potem kondygnałem ten różaniec. Taki niesamowity pokój, że w moim sercu, że powiedziałem, Panie Boże, dziękuję Ci. No, może to nie była forma cukierkowej modlitwy z książeczki, czy jakichś tam innych pobożnych życzeń. Była to modlitwa po prostu ludzka od serca, ale szczera i z wiarą. Patrzyłem się w niebo, piękne, niebieskie, trzymałem ten różaniec i mówiłem. Przecież Jezus powiedział, przecież wszystkie twoje włosy są policzane na głowie. Nic nie możesz zrobić bez wiedzy mojego Ojca. Albo w to wierzę, albo nie. I powiedziałem, no przecież widzisz, wierzę. Powiedziałem, wierzę. No i powiem szczerze, że naprawdę mi to bardzo, bardzo pomogło. Ta epidemia, ten strach zabija naszą wiarę. Zostają w kościele właśnie tylko najwytrwalsi dzisiaj, jak się patrzy, ile ludzi idzie do kościoła i kto przychodzi. To tak jak właśnie ksiądz powiedział, przeważnie już ludzie starsi, młodych jest bardzo mało. No a jeszcze teraz mają pozwolenie, że epidemia panuje, to lepiej nie chodzić, bo można się zarazić. Ja jeszcze nie spotkałam się nigdy w przeszłości, w historii, żeby były różne epidemie, różne pandemie, żeby ktoś zaraził się w kościele na mszy świętej, przyjmując komunię świętą, a tutaj się wszystkim właśnie wmawia i krzyczy, że to jest, no, nie powinno się chodzić do kościoła, bo można się zarazić. Ta pandemia pokazuje nam też, że ludzie boją się śmierci, bo no, nie chcą chorować, nie chcą cierpieć. A może to jest też, Pan Bóg daje nam taki moment na zastanowienie, tak jak ksiądz mówił, że czasami wystarczy taka ludzka modlitwa swoimi słowami do Pana Boga i On nas wysłucha, pomoże. Może to jest też dobry moment nad tym, żeby zastanowić się nad śmiercią. Czym w ogóle jest ta śmierć dla nas wierzących katolików? No myślę, że mówimy dużo o śmierci, widzimy tej śmierci, ale to jest zawsze to nie ja, prawda? To mnie tego nie dotyczy.
I bardzo często ci, co uważają się bardzo wierzących, śmierci nie chcą rozmawiać. Powinno być normalnym tematem, oczywiście nie cały czas, ale ja to mówię, powiem szczerze, nie tyle śmierć jest dla mnie tematem, że będę rozmawiać, bo na pewno nie jest to nic przyjemnego, kiedy moment jest żegnania się ze światem, z najbliższymi. I wiadomo, że ta śmierć może przyjść albo nagle, w sekundzie, albo może człowiek cierpieć, nie wiadomo, jak tam Pan Bóg będzie chciał. Ale najważniejsze, wie Pani co, powiem tak szczerze, po prostu jest życie niebem. Czy ja wierzę w niebo? No, zrobili różne badania i wiem, że bardzo dużo chrześcijan nie wierzy w niebo. No, jak gdzieś mówili, 70% katolików nie wierzy w przeistoczenie. No, to jest takim szokiem. No, już nie mówię, że nie wierzy w piekło, bo o tym się w ogóle nie mówi. Księża nie wierzą w to i w ogóle jest to temat tabu i szatan, piekło, to już w ogóle dzisiaj wyjdą z kościoła albo powiedzą, że to nie jest średniowiecze, że nie straszyć nas. Więc na Zachodzie jest zupełnie temat, który się nie porusza. Nie porusza się temat spowiedzi, nie porusza się temat grzechu, kary za grzechy, prawda? Nie słyszałem nigdy, ktoś zacytował katechizm, powiedział, że ktoś, który mówi, że jeżeli ktoś umiera w grzechu ciężkim, to idzie do piekła. No jak to powiedział, no to podejrzewam, że biskup byłby zasypany listami, ludzie wychodzili z kościoła, bo dzisiaj już tego nie ma, prawda? Jest tylko nauką i usierdziu i jaki to jest dobry, jak to kocha i wszyscy idziemy do nieba. No, tej największej herezji XX wieku powszechnego zbawienia, więc dla mnie w tej chwili to jest nie tylko śmierć, ale za tym życie niebem. Nie jako księdza, no gdyby nie ma nieba, to przecież to całe moje życie to jest jakieś nieporozumienie. No, lepiej było mieć żonę i dzieci, przynajmniej tyle radości w tym marnym, krótkim życiu, niż robić to, co robię, prawda? No jaki to ma sens? Ale naprawdę wielu ludzi o tym nie myśli. Żyć tym niebem, po co to powiedział święty Paweł? Dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. No jedno to zdanie, prawda? Jeżeli takie motto byłoby każdego kapłana, biskupa, kardynała, papieża, no to wszystkim oczywiście wiernych, to nasze życie, nawet te wiary byłyby zupełnie inne. Żyć to Chrystus, czyli wszystko to robić, być przesączonym, nasyconym tym Chrystusem, a umrzeć to jest zysk. A dla mnie w tej chwili śmierć to jest potężny strach, to jest nie wiadomo. Ja słyszę nawet od, wie Pani, najwytrwalszych katolików i wiernych, że no, ja nie jestem taki pewien, czy niebo istnieje. To wszystko, co my mamy w tej chwili, to jest bzdura. No, to jest po prostu strata czasu. No. No, po co my się tym wszystkim zajmujemy? To jest jakaś instytucja, aby nas pocieszać, prawda? Jakaś taki idziemy sobie do kościoła, żeby się lepiej czuć. No tak niektórzy też chodzą. Księdza tu przychodzę po to, żeby usłyszeć tylko pozytywne rzeczy, prawda? Kiedy kościół pozytywistów, pozytywne rzeczy. Że proszę nas nie dołować. Proszę nie mówić o innych rzeczach, tylko bardzo pozytywne. Są trudne czasy, więc tylko dobre rzeczy proszę nam mówić. No, oczywiście ja staram się w tym czasie rozumieć ludzi i nawet kazania przygotowywać, czy mówić, żeby dać ludziom nadzieję, bo wystarczy tego dołowania. No ale też nie można zupełnie wyłączyć z drugiej strony. Czy my żyjemy niebem, czy żyjemy drugą stroną? No, szczególnie listopad przychodzi. Co, gdzieś zakopiemy się w grobie? Tyle ludzi w tej chwili umiera, tyle ludzi odchodzi, co chwilę jakieś gwiazdy, gwiazdeczki, znani, nieznani, melancholia. No, ale no, to gdzie to się doprowadzimy do depresji? Żyjmy pozytywnie, żyjmy jak chrześcijanie powinni żyć. Ci, co szli na aremię, zostali mordowani, zagryzani, wcinali im głowy, prawda, rzucali na nich lwy. To przecież ci ludzie żyli nadzieją. Powiedzieli dobrze, no. Cieszę się tym życiem, ale ani ta żona, ani te dzieci, ani ta rodzina nie jest na tyle ważna, co życie z Mistrzem, co życie z Chrystusem. My dzisiaj co możemy powiedzieć? Panika i ratuj się kto może, prawda? A Kościół no, gdzieś tam na ostatku ewentualnie, jak Pani powiedziała, no, w tej chwili bardzo dużo ludzi nie powróciło do Kościoła, z tych, którzy człowiek znał, widział, którzy chodzili nawet co niedzielę i to nie są ludzie starsi. Nie, ludzie starsi się nie boją bardziej,
a ludzie młodzi, gdzie są po prostu odeszli. I no, to nie jest tylko oczywiście pandemia na to wpływa. Przecież to wszystko, co dzieje się w dzisiejszym kościele, no ludzie nie są głupi, ślepi, no widzą, co się dzieje, prawda? No i teraz potężna propaganda tego świata, mediów przeciwko Kościołowi. No to jest dzisiaj wybuchowa mieszanka. To wszystko się tak nakłada, że ludzie po prostu no mówią dość. No mówią dziękujemy, ale my już Panu podziękujemy za to. Posłuchamy Was już innym razem. No i ich nie ma. A musimy sobie zdawać sprawę, że po prostu jesteśmy za nich odpowiedzialni. Takie mam piękne słowa znalazłem przy naszym nagraniu świętego Tomasza. To dotyczy się szczególnie nas, kapłanów, biskupa, wszystkich, którzy odpowiedzialni się. I napisał tak, jeżeli kapłan z powodu swego nieuctwa lub niedbalstwa, niewiary nie potrafi wytyczyć ludziom do zbawienia drogi, będzie odpowiedzialny za dusze, które zginęły, gdy znajdowały się w jego pieczy. Czyli kapłan, który z różnego powodu, no, mówi święty Tomasz, z powodu swego nieuctwa, niedbalstwa, prawda, i wiary, jeżeli nie pokaże ludziom drogi do zbawienia, tu jest do zbawienia, nie do wieczy, tutaj do szczęścia, do uzdrowienia, do zbawienia, to będzie osobiście za to odpowiedzialny, za dusze, które zginęły. I powiem szczerze, ja osobiście się strasznie tego boję, bo wiem, że mogę mieć na sumieniu wielu ludzi, którzy zginęli z mojego niedbalstwa, z mojej niewiary, z mojej głupoty, niedouczenia. A popatrzmy się globalnie, co się dzieje, prawda? Czy my się przejmujemy tymi duszami, które z powodu zgorszeń, z powodu tego, co się dzieje, odeszły od Kościoła? Kto się tym ma? Na pewno są ludzie, którzy się tym przejmują, ale wielu się nie przejmuje z tym. No jakoś tam będzie, prawda? Wszystko jest okej. Okay. Ja im bardziej człowiek jest starszy i zdaję sobie sprawę, że będę musiał stanąć przed Najwyższym i mi powie, słuchaj, tu i tu. Te dusze nie zostały zbawione, ponieważ doprowadziłeś do wielkiego zaniedbania. No, czasami oczywiście diabeł to wszystko bardzo rozmuchuje w mojej głowie i mówi, będziesz potępiony. No, ale zdaję sobie z tego sprawę, nie? Ale dzisiaj patrząc się na Kościół, a szczególnie na instytucję Kościoła, tą ludzką sprawę Kościoła, no to ogarnia mnie przerażenie, co się dzieje, prawda? Ludzie są już tak pogubieni i ludzie, to co powiedziałem, no, nie chcą tego. Idą do innych zborów, idą do innych sekt, idą do innych grup, które po prostu dostają tak zwane pocieszenia duchowe. No, ale to nie jest prawda. To nie jest, tam nie ma zbawienia. Ale ludzie idą, bo ludzie, już jak powiedziałem, ludzie chcą Boga, ale nie chcą instytucji Kościoła takiej, jaki jest. No i dokąd to nas wszystko prowadzi, prawda? Także jest to wielka odpowiedzialność. Myślę, święty Tomasz, no, trochę wstrząsnął mnie tym cytatem, no, ale tym bardziej muszę pracować więcej nad sobą i wiedzieć, to jest moja odpowiedzialność, to jest moja grupa, to są moi ludzie. Zrobiłem wszystko, żeby ci ludzie nie zginęli na wieczność. Umrze każdy z nas. To życie, prawda? Ale na wieczność. Ja przecież mówi Ewangelia, piękne słowa mówi o Jezus, nie bójcie się tych, którzy mogą zabić wasze ciało. Nic więcej nie mogą zrobić. I nie chodzi tylko o morderców, ale myślę, że i o zarazy, i o choroby. On zabije moje ciało, ale nic więcej nie może zrobić. Ale bójcie się tego, który twoją duszę wsadzi do piekła. No, no co, można zaprzeczyć tym słowom Ewangelii, wymazać je i powiedzieć, że ich nie ma, prawda? Ja się osobiście też boję o swoją duszę. Boję się o duszę tych ludzi, którzy w życiu spotkałem, gdzie pracowałem i którym pracuję, gdzie mnie jeszcze Pan Bóg pośle. Ale takie chyba powinno być nastawienie każdego kapłana, każdego biskupa. Ci dopiero mają odpowiedzialność. Powiedziałem biskupowi, nawet chciał być 5 minut w swoich butach. To jest potworna dzisiaj odpowiedzialność i to zmęczenie, które widzę na twarzy, to zmartwienie również. Nie chodzi też o duszę i o zbawienie innych, ale o całą odpowiedzialność za decyzję, za kościoły, za,
Jeżeli ktoś to wierzy i bierze to na serio, to jest dzisiaj no, potężny krzyż. No, chyba, że ktoś tylko jest dla zaszczytów i dla kadzidła, no to jest szatańskie. Także no, bać się śmierci można, nie? Ale śmierć tej drugiej, jak mówi Pismo Święte, śmierci ducha. Tego trzeba się bać. I ja osobiście boję się bardziej tego drugiego niż tego pierwszego, ale wierzę w Boże miłosierdzie, że Bóg mi poda tą rękę. Jeżeli zrobiłem wszystko, co mogłem, mniej więcej to, że jestem grzesznym człowiekiem, słabym człowiekiem, który robi błędy, który zrobił błędy, który chciałby, jak prawie każdy chciał, coś tam wrócić do początku swojego życia i powiedzieć, wymarzymy to, zaczniemy od początku, nie da się. Z tym trzeba czasami żyć, prawda? Jak święty Paweł, który no, zabijał, a potem miał ten oścień. Zabijał ludzi i potem sobie może nie mógł wybaczyć to, że kiedyś mordował. Wydawał przynajmniej pozwolenie na zabijanie chrześcijan. Do końca z życia musiał żyć z tym. Z drugiej strony był wielkim apostołem tak samo narodu. Więc ja myślę, że tej drugiej śmierci, nie tej, mamy się bać i zakładać maseczki. Tutaj jesteśmy cudowni, tylko tej drugiej śmierci. I to jest chyba dzisiaj bardziej ważną wiadomością do przekazania. To nasze życie tutaj jest bardzo krótkim tylko przejściem właśnie do wieczności i to, jak będziemy żyć, jak będziemy kochać swojego bliźniego. Potem będziemy tak potraktowani i w wieczności albo trafimy do nieba, albo pójdziemy tam trochę niżej do piekła, bo jedyną rzeczą, którą nie jesteśmy w stanie zmienić na naszym świecie, to jest właśnie czas. Wszystko możemy zmienić, wszystko możemy cofnąć, wszystko możemy odbudować, a ten czas, który nam ucieka, no niestety już ucieknie i nie powróci nigdy. Chciałam jeszcze powiedzieć i porozmawiać z księdzem, bo tutaj u nas w Chicago 5 listopada w parafii Świętej Trójcy rozpoczyna się zawierzenie Matce Najświętszej według traktatu świętego Ludwika de Montfort o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Jest to 33-dniowe przygotowanie i kończy się zawierzeniem Matce Najświętszej 8 grudnia. Chciałbym poprosić księdza, żeby ksiądz wyjaśnił nam, dlaczego jest to tak ważne i dlaczego powinniśmy to uczynić właśnie teraz, w tych takich trudnych i no, w dosyć nieciekawych czasach. No jeżeli czyta się, święty Ludwik de Montfort, jego traktat jest, przynajmniej mnie tak uczono, jest bardzo połączony z Ojcem Gobi, z Matką Bożą, która tam mówiła, więc Maryja, ojciec Gobi, oczywiście święty Ludwik żył w XVII wieku, więc inne czasy, chociaż dzisiaj to dopiero jest, no cieszę się, że to nabożeństwo po prostu rozrosło się do takich rozmiarów. Kiedy zacząłem o tym mówić, nabożeństwie, kiedy sam się tym zaraziłem kilka lat temu, no to mało kto wiedział, mało kto słyszał. A w tej chwili są organizowane, jak w Polsce, ogólnopolskie rekolekcje, prawda? Oddanie 40 tysięcy ludzi w czasie lockdownu się konsekrowało Matce Bożej w Polsce. Jest tyle literatury, książek. Teraz się cieszę, że to jest w Chicago. I to, co powiedziałem, ten cały traktat, który no, jest z tamtych wieków, aktualny do dziś, ale Matka Boża w XX wieku, jak wierzę i wielu setki biskupów, kardynałów, ojciec Gobi otrzymywał te rokucje i Matka Boża mówi, przyszedł straszny czas próby dla Kościoła. Przyszedł straszny czas próby dla Kościoła, nawet mam tutaj tą książkę i tutaj tak pisze, ogłaszam wam teraz, że nadeszła godzina wielkiej próby, to nadeszła chwila Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia, godzina oczyszczenia i wielkiej kary. Jak wielką podnosicie odpowiedzialność o pasterze świętego Kościoła Bożego za to, co się dzieje. I dlatego Maryja mówi, jest wyjście. To nie jest coś kompletnie beznadziejnego, kompletnie, że już teraz mamy się podlać i czekać na to, co się stanie, jeszcze może jakaś kometa spadnie.
Ona woła i prosi, to mówi święty Ludwik de Montfort, to musi, mówi Maryja, ojca Gobiego, oddajcie mi siebie i jedynym miejscem, najbezpieczniejszym, gdzie żaden nie ma dostępu, jest moje niepokalane serce. Dzisiaj będą wiele, jak to, no, to mówią wielu kapłanów i biskupów o Antychryście, o, który przyjdzie zbawić ludzkość. Nie wiem, czy to będzie teraz, czy później, może doprowadzą ludzi już do takiego stanu, że ludzie się już na wszystko zgodzą, a będzie trudno, będzie bieda, będzie głód, będzie straszliwy kryzys ekonomiczny świata. Więc to jest dopiero wszystko przed nami. I dlatego Matka Boża w tej chwili, jej wołanie jest bardziej niż aktualne. To już jest na wczoraj. Ratujcie się w moim sercu. We mnie znajdziecie szatan, nie ma dostępu do serca Maryi, nie ma do niej w ogóle dostępu. Jeżeli tam się ukryjemy w tym niepokalanym sercu, poprzez tą konsekrację, oddanie się Jezusowi przez Maryję, bo to trzeba powiedzieć, to jest nabożeństwo, prawda? Cały jestem dla Jezusa przez to, że całkowicie oddaję się Jego Matce. I dlatego tam znajduję schronienie. Tam znajduję schronienie ja, tam znajduję moja, załóżmy, żona, mój mąż, moje dzieci. To wszystko, co mam, wszystko, co posiadam, środki materialne. I powiem jedno tym ludziom, którzy chcą się konsekrować i wszystkim. Dziś już nie ma czasu. Z tej sytuacji, w jakiej w tej chwili znalazł się świat, to, co z nami w tej chwili robią. Ja mówię, nie wchodzę w różne teorie, ale spiskowe, ale świat idzie naprawdę w bardzo złym kierunku. Nie ma już czasu na poczekamy, zobaczymy. Świat w tej chwili stanął naprawdę na krawędzi być albo nie być. Kościół w tej chwili jest bardzo słaby jako instytucja. Ktoś kiedyś powiedział, że no na Zachodzie wszędzie to jest duchowy bankrut. Ja jeszcze dodam jedno. Będzie bankrut materialny. Parafii nie będą mieć z czego się utrzymać, nie ma żadnych dochodów, ludzie nie będą mieć pieniędzy. To wszystko będzie szło, to wszystko, cośmy nagromadzili, dobra, nam się dbało, że tak będzie zawsze, prawda? Kościółek, ciepło, fajnie, ludzie przyjdą, wyjdą, pośpiewają, akcje, rekolekcje. To się wszystko może naprawdę szybko skończyć. I Kościół w tej chwili jest w bardzo złej sytuacji. Sami to widzimy i niestety ci, którzy są za Kościół odpowiedzialni, no nieodpowiedzialni się zachowują w tej chwili. I w tej chwili, tak my na przykład księże, no Panie, no dokąd mamy iść, kto nas może wysłuchać? Jest jedyna ratunek, jest w Matce Bożej. Dawniej pamiętam, no jestem z pokolenia Jana Pawła II, jeszcze członków seminarium, czy młodszym księdzem, czy nawet jeszcze nie tak dawno. Dla mnie Watykan był skałą, prawda? Wiadomo, był wielki papież, który mówił wielkie rzeczy, nie? Dzisiaj, jak ktoś ładnie powiedział się od Jana Pawła Kościół, prawda? Od jego nauczania. Dzisiaj Jan Paweł II nie jest modny i widzimy, co się dzieje, prawda, w Kościele. Dzisiaj dostaje wiadomość, modli się, bo na wykończeniu jest Benedykt XVI. To może lada dzień, lada chwilę trzeba wiadomość, że Benedykt XVI nie żyje. I może być więcej gorszych wiadomości, prawda? Wczoraj cały świat obiegają wiadomości na temat wypowiedzi naszego Franciszka i nie o to chodzi, czy jak powiedział, czy wyciągnęli z kontekstu, czy nie, po prostu wiadomość poszła, gruchnęła. Największe wiadomości, największe tabloidy angielskie podają, że papież zezwolił błogosławieństwo i się nikt nie pyta, czy tak było, czy nie. Dementi nie ma do dnia dzisiejszego. Sztaby ludzie pracują pewno, jak to wszystko wyprostować. Ale ludzie się już na. Ludzie to jest obojętnie. Poszła wiadomość i ona ich nie obchodzi, czy ktoś będzie dzisiaj to prostował, czy nie. Czy jak to mówią w tej chwili, papież jest człowiekiem, może się też mylić, to była jego prywatna wypowiedź. To już nikogo to nie obchodzi. Najgorsze jest to, wie pani, że jest to zamieszanie. Ten zamęt, który jest szatański, ta mętna woda, którą kiedyś pisałem też w książkach,
a mętna woda, której ułowi szatan. Jeżeli jest takie zamieszanie i coraz to bardziej tego zamieszania jest w Kościele, coraz to bardziej tej nieklarowności, no więc ludzie do kogo mają iść? Dlatego tak bardzo ważne, jak Pani mówiła, jest konsekracja do Matki Bożej na dobre i na złe, chorobie i niedoli, w szczęściu, tak się mówi przy ślubie. Tak są te słowa konsekracji. Matko Boże, daję Ci wszystko, bo od siebie ja już nic nie mogę zrobić. Jestem zagubiony. Prowadź mnie, żebym nie popadł w herezję. Prowadź mnie, żebym nie popadł w błąd. Przynajmniej jak mówi święty Ludwik, ten oficjalny duży. No każdy z nas błądzi, prawda? Daj mi, użyć mi swojej wiary. Cudownie, co Matka Boże obiecuje. Ona mi da mojej wiary w momencie, kiedy ja już nie będę miał tej wiary, albo będzie bardzo mała, bo tak powiedziałem, pójdę i będę musiał unieść to niebo i krzyknąć, bo już nie dam rady. Ona tej wiary mi da tego pokoju, ale muszę być cały jej. I to nie jest coś, co Pani jest tylko na chwilę, co jest jakimś przeczytaniem traktatu, czy zrobienia tych rekolekcji 33-dniowych i właściwie, a już jeszcze mamy taki, jak to się mówi, security, prawda? Już jesteśmy zabezpieczeni. Nie, to jest dopiero początek walki tej ostatniej, najnowszej książce, Ocalenie w Maryi. Tam zamieściłem modlitwy szturmowe, które ja osobiście sam odmawiam codziennie. Modlitwy szturmowe na kolanach do Matki Bożej, żeby mnie ochraniała, moich najbliższych, w ten właśnie dzień. Ta modlitwa rozpaczy. Tam jest właśnie też 33 dni, takie też rozważania dodatkowe. Tam jest o modlitwy, o spowiedzi z całego życia. Nie można iść do konsekracji, kiedy siedzi w brudzie, prawda? Więc też do tych brudzi apel, czy jestem po spowiedzi z tego życia, czy uporządkowałem to. To jak można się konsekrować sobie przez Maryję, która jest najczystsza, kiedy żyje w brudzie i w nędzy, prawda? Więc trzeba to wszystko oczyścić, wyrzucić, żeby konsekracja miała ręce i nogi, żeby była szczera. Więc to jest też bardzo ważne. Czyli pierwsze to całkowite wyczyszczenie siebie. Z drugiej strony przygotowanie do konsekracji, zrobienie i życia tę konsekracją. Życie konsekracją, zacząć żyć modlitwą, zacząć oddychać tą modlitwą. Bo skandali będzie coraz to więcej. Wczoraj był ten, przedwczoraj jeszcze inny, jutro jeszcze inne wiadomości przyjdą. I jeżeli nie będę zakotwiczony w Matce Bożej, to Panie Boże, dokąd ja pójdę? No, może tak być, że parafia zbankrutuje za niedługo. U Was, u nas nie będzie już pieniędzy na nic, ludzie nie będą płacić, zapłacić ostatnie rachunki i co dalej, prawda? Ja pytałem się biskupa, i co będzie dalej? No nikt nie ma na to odpowiedzi. Diecezje będą bankrutować, może domy zakonne, bo nie będzie pieniędzy. Ale może to też będzie wielki znak od Pana Boga. Czy jesteście bogaci duchowo? Ksiądz może iść wszędzie, ksiądz może odprawić mszę, może iść i głosić wszędzie, prawda? Niepotrzebna katedr, budynków, niepotrzebna. Niepotrzebne są te rzeczy. To może nasz Pan Bóg przeprowadzi przez taką próbę, że będziemy wszystko tracić. Nie będzie ciepełka i dobrego życia. Możemy stracić i te rzeczy materialne, na cośmy się opierali. Możemy stracić też nadzieję u tych, u których powinniśmy mieć nadzieję, tam gdzie jest Piotr, tam jest skała. A jeżeli przyjdą jeszcze inne rzeczy, dzisiaj wszystko już jest możliwe, prawda? To już jest nieobliczalne, co jutro się może tam wydarzyć. I będziemy się tym gorszyć, powiedzieć, nie, no to są tylko ludzie. To są po prostu, wie Pani, tylko ludzie, którzy no, niestety mogą zbłądzić, zgrzeszyć i mamy ku temu historyczne przesłanki. Widzieliśmy, co robili papieże. W czterech pierwszych wiekach papieże byli święci wszyscy. A potem, no niestety, jeszcze do Aleksandra VI, do innych, no niestety nie, ale Kościół trwał. Wie Pani co? Tylko Kościół w tej chwili, w czasach, jak ktoś ładnie powiedział, historyk jeden był mocny. Były zakony, które kikały powołaniami, modlitwą i różnymi pokutami. To była Europa chrześcijańska, to były powołania. I jeżeli nawet działy się złe rzeczy, to wszystko przetrwało, a dzisiaj jest po prostu szkielet i ruina, tego już po prostu nie ma. Więc to są zupełnie dwie inne rzeczy. Pan Bóg to przeprowadzi po swojemu i Kościół na pewno nie zginie. Tylko pytanie jeszcze raz, ile dusz w tym wszystkim zginie.
to bierze odpowiedzialność za te dusze, które powiedziały, już mamy tego wszystkiego dość. Ja biorę za swoje, biskup za swoje, kardynał za swoje, papież ten czy inny bierze za swoją odpowiedzialność. To są naprawdę, to jest naprawdę olbrzymia odpowiedzialność przed Bogiem, więc te wszystkie rzeczy, które się dzisiaj dzieją, są naprawdę, naprawdę trudne, ale nie możemy tracić tej nadziei. Musimy wziąć odpowiedzialność w swoją rękę, a mówię jedyną drogą, jak Pani powiedziała, jest konsekracja i zapraszam, ale mówię, żeby zrobić tą konsekrację tak, jak powinna być zrobiona, oczyszczenie samego siebie. Można sobie tą książkę zamówić, Ocalenie w Maryi, pakiet ratunkowy, najnowsza książka, która wyszła właśnie w maju, pakiet ratunkowy i tam jest oczyszczenie się, potem oddanie się całkowicie Maryi i kontynuacja. Tam jest wszystko bardzo prosto wytłumaczone, tam nie ma żadnej teologii, jakichś wielkich wymysłów, po prostu prosto, serca do serca. Tak Maryja chce, jak dziecko do dziecka, jak dziecko do matki, przepraszam, dziecko do matki chce odejść. Tak jest, tak dzisiaj mamy, wie Pani, działać. Widzimy, co dzieje się z księżmi, którzy mówią prawdę, prawda? Tak lubiłem się ze księdza Murzyńskiego słuchać, księdza Pawła, no już dzisiaj jest na odstawce, prawda? I innych kapłanów, którzy też mówili i dzisiaj już nie mówią, prawda? No jestem sam podziwu księdza Zaleskiego, księdza Darka Oko, który no rzeczywiście walczą, ale to wydaje się jak z Goliatem tej chwili. Z tą całą mafią, jak oni to mówią, prawda, która obsiadła od samego czubka do samego dołu i wydaje się, że po prostu modlić się o ich też bezpieczeństwo, bo rzeczywiście rzucili się na Goliata. Ale to są też struktury, które no, nie należą do Pana Boga. No, są księża, którzy wspaniale robią. No, w Polsce jest bardzo dużo kapłanów, którzy oddają się, pracują ciężko, ale są przecież księża maryjni, prawda? No i są tacy, no niektórzy, którzy no niestety zwodzą ludzi, to strasznie, prawda? Są bardzo popularni, potwornie ludzi zwodzą i powiedziałem taki zamęt. Ludzie idą do niego, myślą, że tam jest Pan Bóg. No, niestety jest to potężne zwiedzenie. I to jest też tragedia, nie? Ci ludzie, no, ludzie szukają, ale idą po prostu tam, gdzie nie ma prawdy. Nie? Także no, dzisiaj jest jedynie, mówię, żeby nie stracić kierunku. Nie o to chodzi, że trzeba iść za tym księdzem, czy za tamtym księdzem, że iść jakichś swoich tam fanów, bo to jest najgorsza rzecz, jakichś fanów, grupki swoje, prawda? To nie ja, czy ktoś, pracujemy dla Pana Boga. Chcesz być, idź za Jezusem, a nie idź za mną, nie grupuj się wokół mnie, nie jestem artystą estradowym, żebyście się grupowali. Macie iść za Bogiem, macie iść za Jezusem, żeby iść, trzeba iść za Matkę Najświętszą. Tego w tym dzisiejszym czasie naprawdę wielkiego zamętu, skandalu, tej korupcji, która się dzieje w naszym życiu, w kościele korupcji, która się dzieje na najwyższych poziomach, prawda? Kiedy już po ludzku widzimy, że nie mamy się już czegoś doczepić, idźmy tylko jedynie za Maryją, która nas doprowadzi do Jezusa. Nie ma innej w tej chwili drogi. Matce Najświętszej, ona da nam wiele łask, czeka na to, żeby nam ofiarować te swoje łaski. Musimy modlić się do niej, prosić ją o to. Ja chciałabym Państwu tutaj pokazać dwie książki, które przyniosłam ze sobą. Jedna to jest właśnie traktat świętego Ludwika de Montfort, który pomoże Państwu przygotować się do tego poświęcenia. A druga to jest właśnie przygotowanie do doskonałego poświęcenia się Panu Jezusowi przez Maryję. Są tutaj modlitwy na każdy dzień czytania, na każdy dzień, na te 33 dni, żebyśmy mogli jak najlepiej przygotować się właśnie do tego poświęcenia Matce Najświętszej. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu za dzisiejszą rozmowę, za te piękne słowa. Dziękuję, że zechciał ksiądz przyjąć nasze zaproszenie i spotkać się z nami mimo swoich obowiązków tak wielkich.
jeszcze raz serdecznie dziękuję. To bardzo dziękuję. Chciałbym zakończyć tylko jednym cytatem, mogę? Oczywiście. Cytatem, który jest bardzo pozytywny, ale jest równocześnie bardzo mocny. Cytatem świętego Anastazego Wielkiego. Więc to jest święty Anastazy Wielki. I nie bójmy się, to też to ja oczywiście mówię, nie bójmy się, że Kościół może się skurczyć, że Kościół może nie być tym Kościołem, któregośmy my znali i w którymśmy się urodzili i pracujemy, bo Kościół może szybko wyglądać inaczej już w za niedługim czasie, w zależności jak to wszystko się potoczy. Oczywiście od naszej modlitwy, od naszej pokuty, od naszego nastawienia, wszystko jest warunkowe, ale jeżeli nawet pozornie będziemy przegrywać, pozornie będziemy musieli przysłowiowo opakować walizki, zmieniać swoje życie, swoje duszpasterstwo, to nie bójmy się, bo nad wszystkim czuwa Bóg. Najważniejsze jest, żeby być wiernym prawdzie i przy tej prawdzie trwać i nie dać się nikomu zastraszyć. Nie wolno się nikomu dać zastraszyć. Jakakolwiek to będzie władza, czy ludzka, czy świecka, czy duchowa. Ja odpowiadam przed Bogiem za swoje czyny, za swoje słowa i za to, co mówię prawdę. Jeżeli trzeba będzie zapłacić za to najwyższą cenę, to trzeba będzie za tą cenę zapłacić. Tą cenę zapłacić, ale nie wolno nam się bać. Jezus powiedział, że kamienie będą wołać, jeżeli wy nie będziecie wołać. Kamienie będą krzyczeć, jeżeli wy zamilkniecie. Dlatego chciałbym zacytować świętego Anastazego, który powiedział takie piękne słowa. Nawet jeśli katolicy wierni tradycji nawet jeżeli katolicy wierni tradycji będą tylko małą garstką, to oni właśnie są tymi, którzy są prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa. Nawet jeżeli katolicy wierni tradycji znajdą małą garstkę, to oni właśnie będą tymi, którzy są prawdziwym Kościołem. Może już nie ilość będzie się liczyła, ale jakość. Tak jak mówiono, będzie może Kościół katakumbowy, cokolwiek to ma znaczyć, Kościół, tak jak w Chinach podziemnych, jest strasznie w tej chwili cierpi. Może to będzie Kościół, który już nie będzie tym jak oficjalny, nie wiem. Może nie mojego życia, może kiedyś, a może bardzo prędko. W każdym razie będziemy tym prawdziwym Kościołem, który zostanie wierny tradycji Kościoła i nauczaniu. Myślę, że są piękne słowa świętego Anastazego Wielkiego na dzisiejsze czasy. Nie powinniśmy się bać o przyszłość, bo Kościół należy do Boga i Kościół należy nie do mnie. I ktoś powiedział już mi kiedyś, ostatnio rozmawiałem z takim wyższym księdzem, wiele mądrzejszym i wyżej postawionym, powiedział, wiesz, do mnie powiedział tak, wiesz, tu tylko jeszcze jest Boża interwencja, może cokolwiek w tym wszystkim zmienić. To się wszystko musi zburzyć, żeby zaczęło powstawać nowe. I chyba do takiej właśnie, żeśmy doszli do momentu, gdzie w tej chwili jest taki bushfire, prawda? Pożar buszu, taki jak był w Australii. Niestety musi się wszystko wypalić, jak w przyrodzie, by powstało nowe życie. Czasami sami może Bóg do tego doprowadzić, że to już tylko Boża interwencja, że to, co w tej chwili się dzieje tak po ludzku, to już nikt nie zmieni, ani przez nauczanie, ani przez nic, ale Bóg wyśle swoich ludzi, Bóg może wszystko to zrobić, tak wysyłał w przeszłości świętego Franciszka. Ja wysyłał innych wielkich świętych. Jak wysłał nawet naszego Jana Pawła II w tamtym czasie, to był na ten czas wielki papież, prawda? Ale może i wyślę teraz kogoś, kto pociągnie ludzi, bo dziś, jak mówią, brakuje autorytetu. Brakuje kogoś, kto zostanie liderem. Kogoś, kto możemy iść, kto nie będzie już więcej mącił, który będzie dwuznaczny, który będzie gdzieś dopowiadał, który będzie myślał to, co mówi, będzie mówił w tym czasie, kiedy potrzeba, dawał nam wszystkim żywność, tak mówi Ewangelia. W odpowiednim czasie wyznaczał żywność, jak pasterz. Dzisiaj nam potrzeba pasterza,
trzeba kogoś wielkiego, kto poprowadzi lud i który będzie ten lud. Ten lud i ten lud za nim pójdzie. Nawet po ludzku, prawda? Więc dlatego nie bójmy się, idźmy za prawdą. Czy będziemy w milionach, czy będziemy w setkach tysięcy, czy będziemy małym bogactwem. Jeżeli będziemy trwać i za tą prawdą, to jest najważniejsze. I Maryja nas będzie prowadzić. Tak ona powiedziała do ojca Gobiego, zostanie was mała garstka. Takie są słowa. Zostanie was mała garstka, ale będziecie wierni mojemu synowi. Dlatego kto idzie za nią i kto w tej chwili będzie postawił wszystko na Maryję i odda jej wszystko, a przez to Jezusowi, ten przejdzie przez tą straszliwą burzę, która jest w tej chwili, ale naprawdę najgorsze dopiero się na świecie zaczyna. To jest dopiero przygrywka, to jest dopiero wstęp. Świat stał się wielkim poligonem i w tej chwili musimy być razem, zjednoczyć się, trzymać każdy różaniec. Ja zawsze jak mówię różaniec, mówię, łączę ten różaniec ze wszystkimi różańcami, które w tej chwili ktokolwiek, gdziekolwiek na świecie odmawia. To jest siła, nie moja modlitwa osobista też, ale siła tych, niech będzie kilka, czy set tysięcy ludzi, którzy w tym momencie odmawiają różaniec. Ja myślę, że taka modlitwa będzie wysłuchana. Dlatego kończąc z tym, nawet jeżeli znajdziemy się w tej małej garstce, zawsze trwajmy przy prawdzie. Podziwiam tych kapłanów, byli, na razie ich nie ma, którzy mówią prawdę, którzy pięknie mówią, którzy mnie wzmacniają i którzy są dla mnie wielkimi autorytetami. I to nie są kapłani z wyższej półki, gdy chodzi o święcenia. To są kapłani, którym się wydawało zwykli szarzy, ale to są kapłani wielkiego ducha, to są wielcy prorocy. To są wielcy ludzie, którzy idą za Duchem Bożym. Za tym też chcę podziękować. No i wszystkim również, którzy żyją, z naprawdę olbrzymia ilość ludzi, która w tej chwili naprawdę staje na nogi, walczy, konsekruje się, idzie, chce, zmienia swoje życie. To są ci ludzie, którzy będą nas do tej przysłowiowej garstki należeć. No ale jest też duża, duża ludzi, którzy idzie już z tym prądem, z tym ściekiem. I którzy myślą, że idą drogą Bożą, a niestety tak zaczęliśmy dzisiaj ten cytatem, idą w drugą stronę. Tych, których szatan dzisiaj łowi na rękę, bardzo, bardzo, bardzo. Tego przed tym się brońmy, módlmy się i życzę wszystkim, Pani i wszystkim, którzy będą słuchali, żebyśmy byli razem z Matką Bożą, i przy Jezusie blisko. To jest jedyna arka, która nas przeprowadzi przez tę burzę. Szczęść Boże i dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję jeszcze raz za te piękne, pouczające słowa. I chciałbym jeszcze księdza poprosić na sam koniec o błogosławieństwo dla nas. Panie Boże, prosimy Cię, abyś pobłogosławił wszystkich tych, którzy przygotowują tę audycję. Błogosławił tych, którzy mają odwagę i wiarę, aby mówić prawdę. Tych, którzy będą słuchać tych słów później w nagraniu. Proszę, aby Twoje błogosławieństwo i ochrona była nad nimi, nad ich rodzinami i nad najbliższymi. Abyś zesłał na nich codziennie aniołów, którzy będą ich bronić, którzy będą ich strzegli od niebezpieczeństw, od złych ludzi, od tych, którzy pracują dla szatana. I prosimy Cię, Boże, abyś nas zawsze prowadził w swojej prawdzie tą wąską i stromą ścieżką, która prowadzi do życia wiecznego, jak sam powiedziałeś, a tylko niewielu ją znajduje. Twoje święte słowa, które nie możemy przekręcać. Dlatego prowadź nas i daj nam siłę, abyśmy tą ścieżką szli, szczególnie w tej czasie wielkiej próby, która teraz nastała i będzie coraz gorsza, a żebyśmy doszli do tej bramy, na której kiedyś będziesz na nas czekał. I niech to błogosławieństwo na nas wszystkich wejdzie przez niepokalane serce Maryi, Ojca, Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Dziękuję bardzo. Ja się już z Państwem żegnam. Dziękuję. Zapraszam do subskrybowania i do oglądania naszej telewizji. Z Panem Bogiem.